Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym wykładzie. Będziecie Państwo mieli okazję uczestniczyć w wykładzie pana doktora habilitowanego Wojciecha Janickiego na temat, czy grozi nam przeludnienie. Tak jak patrzę po tej sali, trochę się robi ciasno. Zobaczycie Państwo, jak to wygląda na świecie. Także zapraszam bardzo. Dzień dobry Państwu. Jest mi przeogromnie miło, że mogę tutaj przed Państwem stanąć i podzielić się kilkoma refleksjami na temat tego, czy naprawdę w skali świata grozi nam to, o czym w kółko jesteśmy informowani. Ciągle słyszymy o jakichś katastroficznych wizjach. Czasem zdarza nam się usłyszeć o takich dziwnych prognozach demograficznych, takich jak ta, która mówi o tym, że za około 450 lat na Ziemi nadejdzie dzień miejsc tylko stojących. Na czym miałoby to polegać? Ano na tym, że będzie nas tak strasznie dużo, że na osobę będzie przypadało pół metra kwadratowego miejsca, co by oznaczało, że gdybyśmy wszyscy stali obok siebie, to przede mną stałby mój jeden sąsiad, za mną drugi, po prawej, trzeci, po lewej, czwarty. I każdy metr kwadratowy ziemi w ten sposób byłby zajęty. Nie wyobrażamy sobie takiego scenariusza, oczywiście, przecież potrzebne są nam lasy, potrzebne są nam pola uprawne, gdzieś trzeba jeszcze spać. Wydaje się to abstrakcją i rozwiązanie również jest bardzo proste, aczkolwiek niekoniecznie przez nas wszystkich pożądane i oczekiwane. Jak Państwo wiecie, w rękach co najmniej kilku ludzi na świecie są takie magiczne walizki, w których są magiczne czerwone guziki. A jak się naciśnie taki jeden czerwony guzik, to kilkadziesiąt rakiet z głowicami atomowymi leci w jakieś inne z góry przewidziane miejsce na Ziemi i problem przeludnienia się rozwiązuje. Natychmiast szybko wracamy do jaskiń, ci, którzy przeżyją. Pytanie, czy taki scenariusz jest scenariuszem, którego się spodziewamy, czy jest to scenariusz, który nam grozi, czy te wizje są prawdziwe. Spróbujmy zderzyć wizje medialne z rzeczywistością. Zacznijmy od pewnego eksperymentu myślowego. Wyobraźcie Państwo sobie, że siedzimy wszyscy nad stawem. Stawem dość nietypowym, bo jest to staw, na którym widzimy jedną lilię, lilię, która ma jeden liść, jest tak zmodyfikowana genetycznie, że co 24 godziny liczba jej liści się podwaja. Zatem po upływie jednej doby mamy dwa liście, potem mamy cztery, potem 8, 16 i tak dalej. Wiemy jednocześnie, że po 30 dniach cała powierzchnia stawu zostanie przykryta liśćmi. Ktoś nam to powiedział. Możemy sobie to wyobrazić jako pewien symbol zagłady. Promienie słoneczne przestaną dochodzić do wody. Życie organiczne w tym stawie umrze. Pytanie, które stawiam, brzmi następujące. Po ilu dniach, bez użycia metrówki, z którą będziemy biegać wzdłuż stawu i mierzyć powierzchnię liści, bez użycia kalkulatora, który pomoże nam te duże liczby policzyć, będziemy w stanie po jednym krótkim rzucie oka na staw stwierdzić, jesteśmy bliżej końca, bliżej 30 dnia niż początku. Zagłada jest blisko. Pierwszego dnia widzimy na stawie tylko jeden liść, malutki, w narożniku. Ponieważ jest jeden, znamy zasady, wiemy, że jest to pierwszy dzień. Drugiego dnia zobaczymy dwa, potem cztery. Gdzieś koło 32 stracimy możliwość szybkiej oceny tego, ile liści jest na stawie. No chyba, że ktoś ma kompetencje z pogranicza autyzmu, czyli jeden rzut oka i widzi, że jest tu 6358 zapałek. Są tacy. Spróbujmy popatrzeć na to, od końca będzie łatwiej. To jest dzień 30. Cały staw jest porośnięty liśćmi. Widać, że to jest koniec, bo znamy zasadę. 30 dni. To jest dzień 29. Czy widzimy, że jest to dzień 29? No tak, umiemy mnożyć przez 2. Razy 2 oznacza jeszcze jeden dzień. Za jeden dzień nastąpi koniec. Wykonajmy jeszcze kilka kroków wstecz. To jest dzień 28, o połowę mniejsza powierzchnia liści. Znów o połowę mniejsza. Jeszcze raz.
jeszcze raz. A teraz zatrzymajmy się na moment na dniu 24. Proszę mi powiedzieć, czy widać gołym okiem, bez pomiarów i bez kalkulacji, że jesteśmy znacznie bliżej końca niż początku? Upłynęły 24 dni z 30. Czy to widać? No chyba nie. Mam wrażenie, że jakiś narożnik stawu jest porośnięty liśćmi, a jednocześnie gdybyśmy wzięli tę metrówkę i ten kalkulator, to doszlibyśmy szybko do wniosku, że zagłada jest już blisko, a tego w ogóle nie widać. Cofnijmy się jeszcze o kilka dni. To był dzień 23, 22, za każdym razem o połowie uczciwe, o połowę uczciwie zmniejszamy powierzchnię liści. Teraz uwaga, stajemy na dniu 20, minęło 20 dni z 30, czyli minęło 2/3 czasu. Przychodzi mędrzec, trąca nas w ramię i mówi: słuchajcie, obudźcie się, przekroczyliście już połowę waszego czasu, zagłada nadchodzi. My na niego patrzymy, pukamy się w głowę i mówimy: idź dziadku do domu. No co ty opowiadasz? Przecież widać, że to nieprawda. Zobaczcie Państwo, jak łatwo dajemy się oszukiwać temu, co widzimy. Dajemy się temu oszukiwać dlatego, że my takich prawidłowości, takich relacji w życiu nie znamy. One nie występują. Jeśli przyciskamy mocniej pedały w rowerze, to z prędkości 20 na godzinę nie robi nam się po mocniejszym przyciśnięciu 40. na godzinę, a potem 80, a potem 160. Po 20 robi się 21, potem 22 i 23. To jest prawidłowość, którą my znamy. Czemu ja o tym opowiadam? Opowiadam dlatego, że gdybyśmy tę prawidłowość, tę z lilią, rzucili na wykres, to wykres ten wyglądałby tak, jak widzicie Państwo w tym momencie na ekranie. Ci, którzy są bardziej spostrzegawczy, ci, którzy siedzą bliżej, widzą, że wykres jest już wyskalowany przeze mnie. Tutaj mamy liczby od 0 do 7 tysięcy, a tutaj jest 10 tysięcy do 0 i potem 2 tysiące. I to jest, proszę Państwa, to, jak zmienia nam się liczba ludności świata. Przez ostatnie 12 tysięcy lat. Ona się zmienia tak, jak lilia na stare. Zatem rzeczywiście ten przyrost jest ogromny, szczególnie przez ostatnie 200 lat znane jako eksplozja demograficzna. Zatem czy rzeczywiście ten problem nam grozi, czy rzeczywiście czerwone walizki z guzikami nadchodzą? Spróbujmy, zanim odpowiem na to pytanie, zastanowić się, dlaczego tak się dzieje. W gruncie rzeczy mechanizm jest bardzo prosty. Wraz z upływem czasu żyjemy coraz lepiej. Nie mamy takich problemów z wyżywieniem, jakie mieli nasi przodkowie przed kilkuset laty i więcej. Rozwinęła nam się opieka zdrowotna, mamy do niej mnóstwo zastrzeżeń, hasła typu NFZ, wszystkim się kojarzą dość jednoznacznie. Niemniej jednak, w sumie poziom opieki zdrowotnej jest dużo lepszy niż bywało, oznacza to spadek śmiertelności i wzrost średniej długości życia. Średnio na świecie żyjemy już ponad 60 lat. Ile czasu żyli starożytni Rzymianie? Średnia wieku w starożytnym Rzymie, najwyżej rozwiniętym państwie swoich czasów, wynosiła, proszę Państwa, 22 lata. To oznacza, że niektórzy z Was na sali są blisko tego średniego wieku. Przez długi czas ta średnia rosła nam powolutku, jeszcze na koniec wieku XIX w Niemczech, najwyżej rozwiniętym państwie swoich czasów, tamtych czasów, nie sięgała 40 lat. Dziś w najwyżej rozwiniętych państwach, jak Japonia, przekracza wyraźnie 80. Żyjemy coraz dłużej, a to oznacza, że zamiast jak należało odejść w niebyt, lub jak Indianie u Karola Maya kiedyś mówili do Krainy Wiecznych Chłopów, w wieku tych 20 paru lat, a więc już całkiem niedługo, z tego co widzę po twarzach, my jakoś żyjemy dłużej. I zobaczcie Państwo, fakt, że żyjemy dłużej, jest dla nas dowodem tego, że żyjemy lepiej. I w sumie jak idziemy do cioci na imieniny, nie, na urodziny, to śpiewamy cioci, babci 100 lat, życząc, załóżmy, babci dobrze, tak? A jednocześnie patrzymy na rosnącą właśnie z tego samego powodu liczbę ludności świata jako na problem. Poniekąd jest to problem. Przyjrzyjmy się liczbom. Rok
1915 według szacunków na Ziemi mieszka 375 milionów ludzi. Mija ponad 900 lat, ta liczba się podwaja. Podwaja się po raz kolejny do 1,5 miliarda po upływie już zaledwie 132 lat. 3 miliardy osiągamy po 72 latach, 6 miliardów po raptem 38. Popatrzmy na ostatnią kolumnę. Liczby nam szybciuteńko spadają. Następne podwojenie i 12 miliardów, no z tego by wynikało tuż przed nami. A potem kolejne i kolejne i kolejne. Czy to przypadkiem nie grozi jakąś katastrofą? Czy to przypadkiem nie jest problem? Proszę Państwa, nie my tu i teraz jako pierwsi nad tym się zastanawiamy. Myśleli już o tym starożytni. Przyjrzyjmy się króciutko temu, co o tym mówi Konfucjusz, starożytne Chiny. Już on mówi tak: jak będzie za dużo ludzi, to będzie bieda. Pomyślmy, jak doprowadzić do tego, żeby nie było nas za dużo. Wiek XVII, wiek XVIII, zwolennicy koncepcji zwanej merkantylizmem mówią: im więcej ludzi, tym lepiej, bo to jest więcej rąk do pracy, rośnie dobrobyt. Liberałowie mówią: ręce precz od demografii. Każdy będzie miał tyle dzieci, ile chce. W ogóle w to się nie mieszajmy. Religie wszelkiej maści, tu na przykładzie Kościoła katolickiego, mówią: idźcie i mnóżcie się. Bo więcej ludzi naszych, to więcej naszych wyznawców. Proszę Państwa, najsłynniejszym nazwiskiem na tej liście jest Thomas Malthus. Rok 1798, ten człowiek mówi trochę za Konfucjuszem: nadmierny przyrost ludności prowadzi do nędzy, ale on wyciąga trochę inny wniosek. On nie mówi: ograniczajmy wzrost liczby ludności. On mówi: nie zwalczajmy nędzy. Jeśli ktoś jest głodny i umiera z głodu, niech umrze. Jeśli jest chory, nie należy go leczyć. No, chyba że stać go na leczenie. Jak go nie stać, trudno, umrze. Jak jest epidemia, doskonale, to nam kontroluje liczbę ludności. Ciekawa koncepcja. Na pewno bardzo efektywna. Warto dodać, że Malthus był anglikańskim pastorem. To w imię miłości bliźniego. Chyba. No cóż, był też naukowcem, oddzielał te dwie rzeczy od siebie. Gdyby narysować koncepcję Malthusa na wykresie oś pozioma czas, oś pionowa ilość, to w koncepcji Malthusa liczba ludności rośnie bardzo szybko, tak jak widzieliśmy na wykresie zmian liczby ludności Ziemi. Malthus dorysował do tego linię obrazującą ilość żywności i powiedział: jest postęp. Umiemy produkować coraz więcej, ale ten postęp jest za wolny. Te dwie linie kiedyś się przetną, to będzie moment, kiedy globalnie zacznie nam brakować żywności i zaczną się wojny. Trzeba dbać o to, żeby one się nie zaczęły, bo wojen nie lubimy. I widzę tu, mówi Malthus, dwa rozwiązania. Pierwsze jest po stronie człowieka. Im później wstępuje się w związek małżeński, tym lepiej. Dlaczego? No w jego czasach związki pozamałżeńskie były bardzo silnie piętnowane. W praktyce zatem 90-kilka% dzieci pojawiało się na świecie w związkach sformalizowanych, w małżeństwach. Im później zatem małżeństwo było zawarte, tym mniej pojawiało się dzieci. A jak już ktoś niestety w ten związek małżeński wstąpił, to należy jak najczęściej spać pod dwiema osobnymi kołderkami. Bo to pomaga kontrolować wzrost liczby ludności. Dziwne propozycje, co? Trochę dziwne, ale pamiętajmy, że jesteśmy u schyłku wieku XVIII, gdzie antykoncepcja nie istnieje w ogóle, a jeśli już pojawia się ciąża niechciana, to dwie uważane za najskuteczniejsze i najpopularniejsze zresztą metody poradzenia sobie z tym, na co niektórzy mówili problem, czyli z niechcianą ciążą, wyglądały następująco. Pierwsza: dziewczynę w ciąży wsadzało się w dorożkę. Dorożka miała być nieresorowana, żeby przypadkiem nie było za miękko. Następnie zaprzęgało się ją w cztery konie, siadał stan gret, konie zacinał i miał za zadanie pędzić jak najszybciej po jak najbardziej wyboistej drodze. Koniec, tyle. O co chodziło? No właśnie o to, że dziewczynę telepało w karecie, a wiemy doskonale, że dziś jak
ciąża jest zagrożona, to co zaleca lekarz? No leżeć, nie ruszać się, z nogami w górze najlepiej. Tu mamy sytuację odwrotną, tak? Druga metoda. Lało się w balię wrzątek. Dziewczyna siadała koło balii i miała próbować włożyć nogi we wrzątek. Jak nie mogła, czekała chwilę. Do momentu, aż woda będzie strasznie gorąca, ale nie tak, żeby ją strasznie poparzyć. Wkładała nogi w wodę. Koniec, tyle. Dlaczego tak? To gwałtownie pobudzało krążenie krwi. Ciało zaczynało obrzmiewać, także narządy rodne, i to prowokowało poronienie. To były takie czasy. No więc takie metody Malthus proponował. Ja jestem jak najdalszy od oceniania tego, czy to dobre, czy złe, bo to w ogóle nie jest przedmiotem moich rozważań. Tak po prostu było. Malthus mówi też tak. Człowiek ma za zadanie zmniejszyć wskaźnik urodzeń, przyroda nam pomaga. Ona podbija wskaźnik zgonów. Bo są wojny, bo są choroby, bo jest głód. I dobrze. Malthus to schyłek XVIII, początek XIX wieku. Czy jego koncepcja do dziś ma rację bytu? No cóż, nie wiem, czy ma rację bytu, ale jest faktem, że w wielu wariantach występuje także i dzisiaj. Przyniosłem Państwu tutaj fragment jednej z najsłynniejszych książek XX wieku, książek traktujących właśnie o tej problematyce. Czy nie jest nas za dużo, czy poradzimy sobie, czy przyroda to wytrzyma. Przeczytajmy. Gdybym miał to podsumować krótko, a jest to w sumie i tak podsumowanie długiej książki, powiedziałbym tak. Jest źle i będzie jeszcze gorzej, chyba że się obudzimy. Jest tylko jeden problem. Problem, który wyraźnie widać w przedostatnim wierszu. Żeby każdy człowiek miał jednakowe szanse wykorzystania swoich osobistych możliwości. Jednakowe szanse to brzmi bardzo fajnie, tyle tylko, że jest cały system polityczny oparty o absolutną równość i jednakowe szanse, przynajmniej na papierze. System ten nazywa się komunizm i został wielokrotnie zweryfikowany negatywnie. Autorzy tego raportu to nie są komuniści. To są amerykańscy demografowie, którzy mają to do siebie, że komunizmu nigdy nie zasmakowali, nie zaznali i w związku z tym wielu twierdziło: obudźcie się, to jest kompletnie nierealne, co proponujecie. Cóż, Malthus w pewnym sensie żyje zatem, żyje jego koncepcja, ale nie jest to koncepcja jedyna. Na drugim biegunie lokuje się bardzo ciekawa koncepcja autorstwa pewnej duńskiej badaczki, nazwiskiem Bozera, która narysowała, jak widzimy tutaj, linię zmian liczby ludności tak samo jak Malthus, ale inaczej narysowała linię zasobów, linię żywności. Pani Bozera mówi tak, zasoby rosną, ale nie liniowo, nie tak jak chciał Malthus, one rosną schodkowo. Kiedy pojawia się nowy schodek? Kiedy zwiększają się nasze możliwości produkcji żywności? Na przykład wymyślimy coś nowego. Co jest tym czymś nowym? A no cóż, kiedyś w starożytności nowiną było to, kiedy ktoś wpadł na pomysł, żeby zamiast biegać po lesie w poszukiwaniu jagódek, zebrać trochę tych jagódek, wsadzić obok siebie w jednym miejscu, pilnować, żeby miały dobre warunki wzrostu i dzięki temu pojawiło się rolnictwo. Bo wcześniej było zbieractwo, poszukiwanie po lesie, tego wszystkiego. Nauczyliśmy się krzesać ogień, zastąpiliśmy grzebanie rękami bądź kijami w ziemi narzędziami. Dziś mamy traktory, które możemy tak zaprogramować, że rolnik siedzi pod parasolem i pije oranżadę,
tego zawodu. A zaprogramowany z góry traktor jedzie po polu o tak samodzielnie sterując, ponieważ został zaprogramowany. To generuje znacznie większe niż niegdyś możliwości produkcji żywności. A to oznacza, że uwaga, żywności nigdy nam nie zabraknie. Dlaczego nie zabraknie? Dlatego, że my te wszystkie wynalazki wynajdujemy wtedy, kiedy życie nas przyciska. Kiedy okazuje się, że czegoś zaczyna nam brakować. Bo człowiek to jest leniwe stworzenie. Człowiek nie będzie się sam uczył historii, jeśli nie znajdzie albo w sobie wewnętrznej, głębokiej motywacji, taką ma niewielu. Potrzebna jest motywacja zewnętrzna. Tą motywacją zewnętrzną czasem jest egzamin maturalny, czasem jest nauczyciel, którego się boi albo kocha. Czasem jest ambicja, czasem rodzice, różnie. Potrzebna jest motywacja. Tą motywacją tu jest brak. Jeśli ktoś myśli, że to, co produkujemy na Ziemi dzisiaj, to koniec, głęboko się myli. Jesteśmy w stanie wyprodukować dużo więcej. Wydajność rolnictwa w Kazachstanie, tytułem przykładu. Z jednego hektara zbiera się 500 kg pszenicy. 5 kwintali pszenicy. Wydajność średnia w Holandii 85 kwintali. To jest 17 razy więcej. Gdyby w Kazachstanie uprawiać ziemię tak, jak uprawia się ją w Holandii, Kazachstan sam żywi całą Azję. Czemu się tego nie robi? Bo na razie tego w ogóle nie potrzebujemy. To wymagałoby sporych inwestycji w nawozy, w irygację itd., itd. Na razie tego nie potrzebujemy, ale mamy taki zapas. Są takie możliwości. Podsumowując, potrzeba jest matką wynalazku, a to oznacza, że liczba ludności określa to, ile produkujemy, a nie produkcja, ile może nas być. Oczywiście są regionalnie problemy z niedoborem żywności, ale w skali świata oczywiście mamy nadwyżki. Jak to się przekłada na zmianę liczby ludności na świecie i na zmianę przyrostu naturalnego? Diagram, który tutaj widzimy, pokazuje zmiany wskaźnika przyrostu naturalnego na przestrzeni ostatnich 65 lat. Widzimy maksimum na poziomie ponad 2% przyrostu rocznie, ponad 22 promile, dokładnie rzecz biorąc, i spadek z prognozą dalszego spadku. Jeśli ten spadek doszedłby do linii zero, to oznacza, że przestaje nam rosnąć liczba ludności i problem sam się rozwiązuje. I poniekąd w tę stronę idziemy. Popatrzmy na mapę, na której każde ze współcześnie istniejących państw oznaczone jest osobną kropką. Kolor kropek czytamy tutaj. Im cieplejsza czerwona barwa, tym większa jest liczba dzieci, które rodzi statystyczna kobieta w takim państwie. Barwa czerwona powyżej 8, barwa ciemno-niebieska znacznie poniżej 2. Wielkość kropki oznacza wielkość dochodów przeciętnego mieszkańca danego państwa. Jesteśmy w roku 1900. Popatrzmy, jak zmieniała się sytuacja przez cały wiek XX. Na starcie dominują nam barwy czerwone i brązowe. Mamy trochę żółtych. Żółtych jest coraz więcej. Pomarańczowych jest coraz więcej, niektóre kropki robią się dużo, dużo większe. Patrzymy na przykład na Bliski Wschód, na Zatokę Perską. Popatrzmy teraz na Europę. Co się stało? Świat stał się niebieski. Jednocześnie kulki się powiększyły, ponieważ wraz ze wzrostem zamożności obserwujemy spadek dzietności, spadek liczby rodzących się dzieci i to jest prawidłowość bez wyjątku. Bez wyjątków. Jeśli chcemy, żeby rodziło się w Polsce więcej dzieci, to namawianie nas w żaden sposób nie przyniesie skutku. Musielibyśmy stać się dużo biedniejsi. Przyjrzyjmy się jeszcze jednej grafice. Grafice, która tym razem zacznie nam się w połowie wieku XX, jest troszeczkę inaczej skonstruowana. Kolory kropek tym razem oznaczają nam obszar, z którego pochodzi dane państwo. Ponownie każda kulka to jest inne państwo. Oś pozioma
Dochód na mieszkańca wyrażony wartością PKB na mieszkańca od zera po ponad 100 tysięcy dolarów rocznie. Ośpionowa, wskaźnik urodzeń. Zobaczmy, cały świat roku 53 jest w dzisiejszych miarach, go wyrażając, stosunkowo biedny, bo jesteśmy z lewej strony wykresu. Ilość rodzących się dzieci, wskaźnik urodzeń jest bardzo wyraźnie zróżnicowany. Popatrzmy, co działo się później. Warto zwrócić uwagę na kolory poszczególnych kulek w sektorze dolnym, który pomalutku przesuwa nam się w prawo. Dominuje barwa pomarańczowa, to oznacza bogatą północ. Ta duża żółta kula to Stany Zjednoczone, tutaj mamy Chiny, tutaj mamy Indie. Na samym końcu, z bardzo niewielkimi zmianami przez ponad 50, przez 60 lat w zasadzie, widzimy barwę ciemno-niebieską. To jest subsaharyjska Afryka. Zobaczmy, tak zróżnicowany jest świat, bo w sumie świat nie jest jeden. Demograficznie na Ziemi tych światów jest kilka. Jest świat państw bogatych, jest świat państw bardzo, bardzo biednych. Na bazie tego zróżnicowania fachowcy od demografii rysują nam prognozy. Popatrzmy, jakie to są prognozy. One już są naukowe. To nie jest to, czym karmią nas media. Wariant wysoki. Liczba ludności świata będzie dalej rosła. Przekroczy nam nawet 25 miliardów, ale dopiero około roku 2150. Może się okazać, że będziemy wszyscy już tak bogaci, łącznie z tą subsaharyjską Afryką, że dzieci będzie się rodziło mało, przyrost naturalny będzie spadał, spadnie poniżej zera, liczba ludności świata zacznie maleć i tu będziemy mieli zaledwie 4 miliardy i mnóstwo miejsca na Ziemi. Wariant środkowy, wariant średni, popatrzmy, to wariant pokazujący dalszy wzrost, ale wzrost coraz wolniejszy i dopiero za 100 kilkadziesiąt lat ma nas być 12 miliardów. Perspektywa walizek z guzikami odsuwa się od nas. Oczywiście w skali świata zróżnicowanie istnieje i istnieć będzie. Świat współczesny to Chiny na pierwszym miejscu z liczbą ludności przekraczającą 1 300 000 000, potem mamy Indie, Stany Zjednoczone i kolejne państwa. Top ten za 35 lat to Indie na pierwszym miejscu, Chiny na drugim, popatrzmy, z mniejszą niż obecnie liczbą ludności. My mamy zakodowane w głowach taki implant, mam wrażenie, ktoś nam wszczepił. Chiny to olbrzymia gęstość zaludnienia, Chiny to najwięcej ludzi, Chiny są problemem. Chiny swój problem rozwiązały metodami dramatycznymi, ale okazały się one być skuteczne. Te przyrosty duże są zupełnie gdzie indziej. Popatrzmy, Pakistan 290 milionów, dziś 190. To jest przyrost o 2,5 Polski w ciągu 35 lat. Bangladesz 250, Demokratyczna Republika Kongo, nowe w zestawieniu, podobnie jak Etiopia. Zatem zobaczmy, świat jest zróżnicowany regionalnie i w sumie tak na ten świat powinniśmy patrzeć. Są miejsca ogromnego zagęszczenia, miejsca, gdzie jest problem i miejsca, gdzie problemu nie ma w ogóle. Mówienie zatem o świecie jako o pewnej całości jest tak samo fałszywe, jak wnioskowanie o liczbie nóg, które posiadam ja i mój pies, kiedy idziemy razem na spacer, średnio po 3. I co z tego? I nic z tego, bo średnia tak naprawdę akurat tu o niczym zupełnie nas nie informuje. To jest prawdziwszy obraz świata. Ten obraz można też przedstawić na przykład tak. Popatrzmy, kształty jakby znajome, ale trochę powykrzywiane. Powykrzywiane dlatego, że tutaj powierzchnia każdego państwa jest proporcjonalna do liczby jego ludności. I nie mamy tutaj zachowania odwzorowania, wiernego odwzorowania kształtu różnych obszarów. Popatrzmy, jak gigantyczne są Indie. To też tutaj są Indie. One są większe niż cała Afryka razem wzięta. Popatrzmy, jak maleńka jest Kanada. Drugie
największe powierzchniowo państwo na Ziemi ludnościowo jest mniejsze od Polski. To zróżnicowanie, o którym mówię, popatrzcie Państwo, na wiele różnych sposobów można przedstawić. To kolejne. Mamy na Ziemi takie obszary, gdzie na 1 km² mieszka 25 tysięcy ludzi. Punktem odniesienia może być najgęściej zaludniona gmina w Polsce. To Świętochłowice, w centrum Górnego Śląska. 4600 osób na 1 km². Tu mamy ponad 5 razy więcej. I są też takie miejsca, gdzie na 1 km² jest jedna osoba, dwie, trzy, cztery. Tam są nadwyżki. Inna rzecz, że wewnątrz sporej części tych państw, weźmy taką Kanadę, sytuacja jest bardzo wyraźnie zróżnicowana. Jest pas zamieszkały o dość dużej gęstości i olbrzymie puste przestrzenie. Czy to oznacza, że my nigdy nie będziemy w stanie ich zasiedlić? Podobno wszystko jest kwestią determinacji i środków finansowych. Jeśli dokonujecie formatu dysku, format C, /, po to, żeby zlikwidować z tego dysku dane, których nie chcecie nikomu pokazać i je przed światem ukryć, nie łudźcie się, że one są nie do odczytania. Nawet jeśli dokonacie tego formatu spod DOS-a. Sprawny informatyk i tak to zrobi. Kwestia czasu i pieniędzy. Dokładnie tak samo jest tutaj. My jesteśmy w stanie zasiedlić mnóstwo obszarów. Mimo tego na świecie bez ustanku obserwujemy pewien dziwny proces. Proces, w którym niektóre państwa prowadzą tak zwaną politykę antynatalistyczną, czyli mówią, za dużo nas jest, przestańmy się tak mnożyć, bo mamy z tego powodu tylko kłopoty. Mamy państwa prowadzące politykę pronatalistyczną, czyli mówiące, idźcie i mnóżcie się, im więcej nas będzie, tym lepiej. No i takie, które w duchu zgodnym z XIX-wiecznym liberalizmem mówią, ręce precz od demografii. Konkretne przykłady dwóch takich polityk. Bardzo skutecznej, choć dramatycznej polityki w Chinach. Widzimy tutaj billboard na chińskiej ulicy, tutaj mamy przechodniów. Na tym billboardzie dwoje stosunkowo młodych ludzi pokazuje znacznie starszemu człowiekowi symbolizującemu partyjnego dygnitarza. W komunistycznych Chinach rządzi przecież komunistyczna partia Chin. Ci ludzie pokazują mu dziecko. Jedno dziecko. To był plakat, którego celem było namówienie mieszkańców, obywateli Chin do tego, żeby mieli tylko jedno dziecko. No cóż, jeśli widzi się takie obrazy, to chińskie Shenzhen, taki trochę pocztówkowy widoczek, to można dojść do wniosku, że tam rzeczywiście jest trochę gęsto, ale w sumie ładnie, bo to pocztówka. Tracimy chyba wrażenie tego piękna, kiedy na to samo miejsce popatrzymy z perspektywy, z pewnej odległości w ciągu dnia. W tych wieżowcach mieszkają ludzie, tam są mieszkania. Jeśli ktoś myśli sobie, że nasze lubelskie czy warszawskie wieżowce, na niektóre mówimy Pekin, to są Pekiny w takim chińskim sensie, to porównajmy to sobie z tym. Takie widoki widzimy, kiedy patrzymy w górę. Jeszcze ciekawiej jest, kiedy z góry popatrzymy w dół, ale ten widok za moment, a w międzyczasie popatrzmy na przykład polityki pronatalistycznej. To ulica Kijowa, również z billboardem, na którym jest napisane cyrylicą. Podejrzewam, że mało kto dziś uczy się rosyjskiego, a ukraińskiego tym bardziej. Krajowi nie wystarcza futbolistów, piłkarzy. Kochajmy się. Billboard. Krajowi nie wystarcza kosmonautów. Kochajmy się. No i trzeci. Nas ma być 52 miliony. Kochajmy się. Czemu akurat 52? A bo to historyczne maksimum liczby ludności Ukrainy. Dziś tylko 46, nie licząc tych kilku milionów, które rozjechały się za pracą po Europie, w tym przyjechały do Polski.
Zastanówmy się, czy nie byłoby prościej przesunąć nadwyżkę Chińczyków na Ukrainę? Przesunąć nadwyżkę skądkolwiek, gdzie ona jest, w te miejsca, gdzie jest niedobór? W sensie demograficznym by wystarczyło. Ale to rodzi oczywiście olbrzymie problemy natury społecznej i napięcia. No i cóż, w takich czasach żyjemy. Rok 2015-2016 przyniósł nowe, ciekawe zmiany na mapie migracyjnej Europy. Tego komentować chyba chwilowo nie muszę. Popatrzmy jeszcze na efektywność tych działań. Przyrost naturalny w Chinach od czasu wprowadzenia akcji Jedno dziecko w rodzinie, to był rok 79. Początkowo jeszcze skakał, a potem spadł. Dziś jest na poziomie 5 promili. To jest tyle, co we Francji. I to popatrzmy już od 10 lat. Chińczycy byli skuteczni. Jak skuteczni byli Ukraińcy? No jak widzimy, przyrost naturalny, który nurkował aż do poziomu 1% straty rocznej, wciąż jest głęboko ujemny. Ukraińcom się to nie udało, ale nie stosowali tak restrykcyjnych narzędzi jak Chińczycy. I teraz pytanie, co w obliczu faktu, że w sumie te przesunięcia nie są możliwe, możemy powiedzieć o całej Ziemi? Ile ludzi nas się zmieści? Przeczytaj. Zobaczmy, Lester Turow nie daje prostych odpowiedzi. On nie podaje nam liczby. On nie mówi 12 miliardów, nie mówi 25. On mówi, to zależy. Zależy od tego, jacy będziemy, jak będziemy żyć, ile będziemy konsumować. Czy po bułkę do spożywczego na śniadanie 200 metrów jedziemy samochodem? Tak jest w wielu miastach amerykańskiego zachodu, gdzie nie ma w ogóle chodników, bo po co, skoro nikt z nich nie korzysta, za to jednopasmowe ulice, bywa, że mają 5 pasów ruchu. Jednokierunkowe ulice mają 5 pasów ruchu. Czy też będziemy podchodzić do pewnych spraw inaczej? Zmierzam ku końcowi. No to mamy to przeludnienie, czy nie mamy? A no w gruncie rzeczy to my powinniśmy zastanowić się nad tym, jak my rozumiemy to przeludnienie, co to w ogóle jest? Dużo ludzi to przeludnienie? Nas tu jest dużo, to jesteśmy przeludnieni? Potrzebna jest definicja, potrzebny jest punkt odniesienia. Demografowie najczęściej definiują przeludnienie jako przekroczenie takiej liczby ludności, którą dany obszar, uwaga, przy maksymalnej produkcji może wyżywić z własnych produktów. Wróćmy do Kazachstanu. Liczba ludności Kazachstanu maksymalna nie jest ograniczona tym, jak się ziemię uprawia w Kazachstanie dziś, tylko jak moglibyśmy ją uprawiać. Co to w praktyce oznacza? Oznacza to, że te obszary, gdzie efektywność naszych działań jest wysoka, jak Holandia, przy bardzo wysokiej gęstości zaludnienia, nie są przeludnione. Holandia jest eksporterem żywności netto. Ma nadwyżki sprzedaży nad zakupem. Jest bogata. Subsaharyjska Afryka przy, popatrzmy, 15-krotnie niższej gęstości zaludnienia, tak jest przeludniona, ponieważ ludzie nie umieją w tym momencie wytworzyć tam więcej żywności, niż wytwarzają, chociaż jest im ona potrzebna. A zatem zobaczmy wyrażenie przeludnienia gęstością zaludnienia. Jest koncepcyjnie wadliwe. Czy ten obszar jest przeludniony? Na pierwszy rzut oka powiedzielibyśmy, o Boże, no chyba tak, przecież tu jest strasznie dużo ludzi. Tak, to jedna z największych aglomeracji świata to miasto Meksyk. Ale mieszkańcy miasta Meksyk nie umierają z głodu powszechnie. W Meksyku są nadwyżki żywności. Czy ten obszar jest przeludniony? To ten obrazek, który sygnalizowałem, to rzut oka na chińską ulicę z góry. Przyznam, że ja nie wiem, jak oni rozpoznają, który rower jest czyj. Może stosują technikę znaną nam z roweru miejskiego w Lublinie, tylko z tą drobną różnicą, że u nas trzeba się zarejestrować i dopiero wtedy się pobiera rower,
a te nie są do niczego przypięte i bierze się pierwszy z brzegu, a potem się odstawia w dowolnie wybrane miejsce. Możliwe? Tak kiedyś było w Amsterdamie. Dokładnie tak. Przyjeżdżało się swoim rowerem, załatwiało się sprawę, wychodziło się. Nie ma? No to się brało pierwszy z brzegu. Kropka na i. Malthus powiedział, jest źle, będzie gorzej. Autorzy granic wzrostu, jest źle, będzie gorzej, chyba że zaczniemy się ograniczać. Kto się lubi ograniczać? Kto lubi przestać jeść czekoladę, jak kocha jeść czekoladę? Może zamiast się ograniczać, należy wyzwolić kreatywność i zacząć myśleć o przyszłości, nie w kategoriach oszczędności, tylko ekspansji. To jest obrazoburcze, co teraz mówię. To bluźnierstwo niemalże. No będę się bronił. Dwa lotnicze zdjęcia z Holandii. Z lewej strony zdjęcie sprzed 60 lat, z prawej o 10 lat młodsze. Zatoka, którą Holendrzy osuszyli i w tym momencie na tym osuszonym lądzie, zwanym polderem, mieszka kilkanaście tysięcy ludzi i są pola uprawne. Nie jest ona wyjątkiem. W skali Holandii, popatrzmy, wszystkie barwy inne niż zielona, to są obszary, które Holendrzy w ten właśnie sposób wydarli morzu. Fioletowe wydzierają obecnie. Nowe obszary to nowa przestrzeń do życia. Jedna z tych grafik to jest prawdziwe zdjęcie. Druga to jest wizualizacja. Które jest prawdziwe? Z prawą i lewą czasem bywają kłopoty. Prawdziwa jest palma, czy prawdziwa jest wyspa? Prawdziwa jest palma. Takich palm w Zatoce Perskiej, w bogatych szejkanatach naftowych jest już kilkanaście. I to są nowe miasta, wybudowane w miejscu, gdzie wcześniej była woda. Czemu te miasta są takie dziwaczne? Czemu nie mogli wybudować normalnej wyspy, tylko jakąś palmę? No nie dlatego, że palmy kochają. Powód jest troszkę inny. Każdy chce mieć działkę nad morzem. A ten kształt gwarantuje, że w każdym miejscu tego miasta mamy za plecami jednego sąsiada droga między nami oczywiście, a z drugiej strony jest już plaża. Parę działek jest wolnych, gdyby ktoś miał wolne 3 miliony dolarów, to schludny domek można tam sobie kupić. Kolejne palmy powstają. Uwaga! Te palmy pół wieku temu byłyby abstrakcją, nikt by w to nie uwierzył, a dziś powstają jedna po drugiej, umiemy to robić. Czemu, kiedy widzimy pomysł na wyspę, na której może mieszkać milion ludzi, wyspa samowystarczalna, czerpiąca energię z ruchu fal morskich, słońca i glonów, produkująca tlen, żywność z mieszkaniami, biurami, parkami, ze wszystkim, co do życia jest potrzebne. Czemu uważamy, że to bujda, fikcja, że to jakiś chory fantasta wymyślił? Tak będzie. Nie wiem, czy za 20 lat powstanie pierwsza, czy za 50, ale powstanie taka wyspa na pewno. Cały pas międzyzwrotnikowy na Pacyfiku takich wysp pomieści lekką ręką 100 tysięcy i jeszcze z jednej nie będzie widać drugiej. 100 tysięcy wysp na każdej milion ludzi. Liczba ludności Ziemi jest nieograniczona. Może nas być tyle, ile nas będzie. I tym w ogóle nie należy się przejmować. W długim horyzoncie czasowym. W krótszym może trochę warto, bo jak powiedział Turow, którego cytowałem, trochę zależy od tego, jak żyjemy, ile konsumujemy, jakie mamy nawyki. Jest w internecie sporo stron podobnych do tej, na której każdy z was może wykonać samodzielnie test. Test, którego efektem, tam trzeba wyspowiadać się z tego, co i jak robimy, co jemy, jak podróżujemy do szkoły, do pracy itd., itd. I na końcu dostajemy wynik. Wynik czasem bywa ciekawy, ja dostałem tak. Gdyby każdy na planecie żył tak jak ja, potrzebowalibyśmy ponad 3 ziemie już dziś. Muszę nad sobą popracować. Dziękuję bardzo.